drugi Fitmasie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać 3 dropy na kole. I będą to tak samo 3 na różnych poziomach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Będą i te trudniejsze, i te łatwiejsze. No oczywiście takie wszystkie do wykonania w warunkach domowych. I jeszcze zanim to, oczywiście musimy otworzyć nasz kalendarz adwentowy. Tutaj mamy 22. I dzisiaj mamy... To jest taka kokarda. Zaczynając od tego najłatwiejszego ze wszystkich dropów i będzie to drop z krawa. On będzie taki... Nie będzie aż taki gwałtowny jak te 2 pozostałe. Będziemy jakby się tak powoli się w sumie zsuwać. Znaczy, oczywiście możemy to zrobić szybciej, możemy to zrobić wolniej, będzie tak, coś, co jakby możemy kontrolować. Jeżeli słyszycie tutaj jakieś szeleszczenia, to najprawdopodobniej Jerry się obudził. Jerry, czyli mój szur. I wchodzimy sobie teraz do krawa. W ten sposób. I teraz jak ja mam prawą nogę zahaczoną, to będę wkładać prawy łokieć tutaj w tą dziurę. I teraz powoli wpadam w dół i ląduję na łokciu. Jakby drugą nogę będę ciągnąć i przesuwać ją. I będę w ten sposób, drugą rękę puszczę i będę sobie ładnie wisieć na łokciu. I jako, że mam krętlik, to się z tego powodu cieszę, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Teraz ta koła się kręci, więc mam Wam teraz pokazać, jakby to wyglądało właśnie w obrocie. Tadam! Drugi drop jest już miast trudniejszy, ale nie najtrudniejszy. Będzie on ze stara dywara, którego już robiłam mnóstwo razy w tej serii. I będziemy po prostu zginać nogi, żeby wpaść pod kolana. Jesteśmy w naszą starą dewar i ogólnie będą 2 wersje tego. Można spaść na jedno kolano, czyli jakby zmieniamy szpadek na damski i jesteśmy w gazeli, chwytamy się za jedną nogę i spadamy sobie w ten sposób. Albo zostajemy w naszym szpagacie męskim i spadamy sobie w ten sposób. Teraz przyszła tego najtrudniejszego ze wszystkich, czyli jakby z górnej krawędzi wisząca ręka będzie spadać na dół. I w sumie jedyna filozofia w tym jest taka, żeby się na tych rękach utrzymać. No i wiadomo, że to jest troszkę za nisko i będę musiała bardzo mocno nogi pod siebie poskurczać. I nie będzie to aż tak ładnie wyglądać, ale teraz macie piękną przebitkę, jak to wygląda, kiedy koło jest wyżej. I ogólnie chwytamy się po prostu górnej krawędzi. Puszczamy się, spadamy na dolną. Najważniejsze jest to, żeby jakby nie być zbyt blisko koła, bo spadając możemy zaleć brodą, dolną krawędź, a tego nie chcemy, bo to będzie bolesne i może się to nas naprawdę bardzo źle skończyć. Dlatego no, musimy starać się zrobić w ten sposób, żeby jakby odlecieć jak najdalej od koła. To już to na dzisiaj. Jeżeli ten filmik się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego TikToka, mojego Instagrama i mojego Facebooka oraz koniecznie klikajcie w ten oto link, dzięki któremu będziecie mogli wspierać mnie i moją działalność na YouTubie, a w zamian za to otrzymacie różne bonusy na moim kanale, takie jak na przykład oglądanie filmów przedpremierowo albo korzystanie z takich specjalnych emotek, ikonek, nieważne, tylko dla wspierających. No więc uważam, że to się opłaca i pa pa!